Ćwiczeń, część druga. Więc skończyliśmy na prosty w dół, haczyk i sierp, tak? Tak właśnie było. Więc co teraz możemy zrobić? Dwa proste i kopnięcie. 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 Dwa i kopnięcie. Dwa i kopnięcie. Przy czym też możemy od razu zacząć robić też front kicki zaraz. Czyli kopnięcia proste. Unosimy najpierw kolano i wyrzucamy nogę wtedy do przodu. Strzelamy tak. Teraz tych kopnięć przyznawam się, że umiem w bardzo średnim stopniu, ale na tyle, na ile je umiem, to wam je pokażę. Kopnięcia boczne.